Już w najbliższy weekend na dwóch jeziorach Trzesiecko i Wierzchowo zostaną rozegrane miejskie zawody spinningowe parami z Łodzi. Dwudniowe zawody na jeziorze Trzesiecko i na jeziorze Wierzchowo. Będzie grubo ponad 100 wędkarzy, bodajże 130-140 osób. Polujemy na duże ryby, szczupaki, okonie i sandacze. Jak to się wszystko rozpocznie? Rozpoczynamy już w piątek tak naprawdę rejestrację teamów, ponieważ wędkarze startują zrzeszeni w dwuosobowe teamy. No i liczy się suma czterech ryb, dwóch okoni i dwóch szczupaków lub dwóch sandaczy. A jeżeli komuś nie dopisze szczęście i złapie na przykład trzy okonie i jednego szczupaka czy sandacza? No to punktowane są tylko te dwa największe okonie, no a później już wędkarze muszą walczyć o tego drugiego szczupaka lub sandacza. Bo ten jeden nie będzie punktowany. Jeden będzie punktowany, natomiast no, liczy się suma złowionych jakby centymetrów ryb, więc no, zawsze lepiej złowić dwie ryby niż jedną. W jakich godzinach to wszystko będzie się działo? Zaczynamy od 8 rano w sobotę i tura trwa 6 godzin. W niedzielę podobnie. Czy to będzie równolegle na obu jeziorach, czy jeden dzień Szczecinek, drugi dzień Wierzchowo? Równolegle na obu jeziorach, czyli połowa zawodników na Trzesiecku i w tym samym czasie druga połowa na Wierzchowie i następnego dnia zmiana. Czy jeszcze można się rejestrować? Jeżeli się nie mylę, to chyba czas został do jutra, więc ostatnie teamy jeszcze w tej chwili się rejestrują.